Hej, 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 Liska, w następnym odcinku jak grać czołgami. W tym wypadku, jak widzicie, mamy Su-14-2, które jest artylerią radziecką 8 tieru. Dzieło ma identyczne jak w S-51, to jest nadal to samo działo, które także będzie w A-212. Tutaj tylko trochę ściszę, że o. Jest to samo działo, tylko trochę szybciej celujące i ładujące. Mam na niej dosyłacz i skupianie zamontowane. Zobaczcie, ładunek zadaje 1850 obrażeń, ma 102 mm penetracji na ogonku obłożącym. Przeciwpancerny za to ma, no tak, 1500 obrażeń i 260 penetracji. Można, widać, też na tym grać. Trzymam, widzicie, tą amunicję nadal. No i dwie goldowe, które mają większy rozrzut, ale to są penetracje i obrażenia, które jak zwykle od około burzące. Przełączę się z widoku artylerii. No, artylerii. Z widoku, jakim grałem. Czemu mi to się ciągle zmieni? O, teraz jest dobrze. No. Postanowiłem tego właśnie lighta swoje jakoś tam ugryźć. Aha, na pewno jeszcze można by było powiedzieć o tym czołgu. Na pewno to, że zobaczcie, wychył działa jest tragiczny. Tak samo zresztą jak w poprzedniku. Ogólnie te dyski mają naprawdę tragiczne wychyły działa. Zobaczcie, minimalnie co i trzeba już przestać cały kadu. Co się kończy, jak się kończy, zresztą widzicie. Tutaj, jak wiecie, raszują, ale tu jest dosyć sporo tych czołgów wszystkich, więc postanowiłem jednak nic sam nie robić, zająć się tylko tymi tutaj, pierdkami. Ilość HP jest taka od biedy wystarczająca. Czasami potrafimy ten strzał wytrzymać, czasami nie. Wiecie, jak to lepiej chociażby takiemu nawet już i sobie zwykłemu wylosuje trochę lepiej, no to zejdziemy na hita, ale czasami nie. Od taki, wiecie. Raz zejdziemy, raz nie zejdziemy. W sumie to się podobnie tyczy. O. Czemu mnie przyspieszyło? To było trochę dziwne. I się schajczył. Strzał taki szczęśliwy dość. Bo poszło tak praktycznie w gąskę. Ale akurat go kresiło, no kurę mówię. Oni, boczkiem stoi, jak dostanie pięknie bułę. Oni jest wokół Mauri, dobrze. Bądźko, to jest oni, oni. Polipka, oni. 7 tier, on ma. Nie, nadal ma 70 mm haspoku, więc powinno spokojnie wejść. Zobaczcie, mamy 102. Jak z boku by weszło, ale on ma poniżej tego paska, który. Niech tego się wyświetli. Zaraz wam pokażę, o co biega. Zaznaczyłem typkowi, że spróbował coś podświetlić, ale się okazało, że oni, o, zaszarżował trochę, a ja już muszę przestać cały kadłub, więc bywa jak bywa. I znowu to samo, kadłub. Powinienem, zobaczcie, przesuwam go do końca widełek prawych, aby móc jeszcze co przesunąć dalej. Zobaczcie. Tak, przecież nie zrobię. O, tutaj. Od tej wysokości w dół ma pad lewarstwowy, więc. Ale tak mi nie pomogło, bo to bym mógł na dach. Co się dosyć rzadko zdarza. I do tego jeszcze amunicja. Dziwne. Dwa razy? Dałbym sobie rękę, kurde, uciąć. No i tak, miałem mimo ręki, że raz tylko pisałem. Chyba, że. Raz mi się wyświetliło, że pisałem tylko dla swoich, a. To tylko komentarz. Tutaj widzicie, idzie WZ-ka. Mamy już 2300 obrażeń. WZ-ka ma także pancerz z boku taki warstwowy. Ale tak walnęło. No dość z akcji, powiedzmy sobie szczerze. Nie ma tragedii. Dopisza też nie zrywa. Ja zasadniczo nie rozumiem ludzi narzekających na tą alterację. Czasami fakt wkurzy jak jasny gwint. No ale powiedzmy sobie to jest szczerze, że w szczególności
taka jak ta, powiedzmy Arta, ładuje cholernie długo. Co, ładujemy jakieś 40 kilka sekund. A potrafi też nie trafić. Oczywiście nie pokazuje masy powtórek, na którym potrafi oddać ile 10 strzałów, a pocisk nie trafi i zadaje 0 damage'u, nie? Więc no, powiedzmy sobie szczerze, jest kicha. Co mu się rypie znowu? No ale strzał iście snajperski. Niemal z biodra. Są, chciałem wiedzieć, co mu się czasami rypie. Może przez ten mod? Od tego? Stary mam, okazję, nie aktualizowałem go. Bo na przykład przez ten infopanel, który wam zwykle miałem tutaj, to się w ogóle nie chce powtórka włączyć. Więc może to też byśmy przez to coś mu odbija. Tutaj WZ-ka. Ogólnie naprawdę na Arcie czasami są takie dni, że człowiek niby strzela. No właśnie na zasadzie nie skupiałem ani nic. Idealnie sam środeczek. Jakby miało być. A czasami mówię, że trafię skupić maksymalnie, poczeka się za 2-3 sekundy, gościu się nic nie rusza i nic nie trafić. Kompletnie nic, więc powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest zbyt nic za bardzo ciekawego. To jest dość wredne. Znaczy tu może, no powiedzmy, że niech pójdzie, no ale zwykle pociski mogę mieć celownik idealnie w środku gościa. No, przy tym widoku artylerii tym drugim. Alternatywnym, że tak to może ujmę. O. A to pasaż powiedzieć czum, tu. Ale nie tutaj, jak teraz. No. Pauza, bo zaraz się skończy. Widzicie, zrobiłem nawet 5 fragów. Jeszcze jeden by był specjalistą na arcie. Co się często nie zdarza. Chyba miałem maksymalnie 6 fragów na arcie, ale to była francuska, żeby mnie skłamać, chyba trzeciego tieru. Chyba tak. Która to, na której właśnie zdobyłem 6 fragów. Ciekawa była bitwa zasadniczo. No co to jeszcze można o tym czołgu powiedzieć? No wielkie bydle. Zobaczcie, to jest taka krowa, wielka stodoła, jeżdżąca na gąskach i łapiąca wszystko, co się da. Pancerza to tutaj nie ma, więc zasadniczo nie ma co omawiać. Nie przypomnę sobie, chyba że nie. Raz może odbiłem, ale pod takim chorym kątem. Powiedzmy sobie szczerze, te dwa light może odbić, albo na gąski przyjąć. Już nieraz mi się zdarzyło, że strzeliłem z przeciwpancernego, kurde, jakiegoś piździka i co? Się okazało, że gąskę mu zerwałem. Kaliber, proszę was, 203 mm. Jakiś inny scout oberwie i ja ją mu zrobię. No bo ostatnio miałem bitwę, no trochę tak już wyjeżdżam poza temat tylko tego, no ale tak na szybko. 8 tierem strzeli francuskich, co strzeliłem w bok bulldoga? Czy coś? Nie przebiliśmy go. Tam jest około 260 penetracji. No nic. To chyba wszystko. Działo omówione. Dosyć długo skupia. Wychył tragiczny tutaj jest. Powiedzmy sobie szczerze, na boki. Trajektoria aleator pocisku jest nie najgorsza. Taka, no nawet niezła. Takie pudełko po zapałkach, które no, łapie wszystko. Nie ma za bardzo też, żeby coś nie odbiło, ani nie wchłonęło. No, z burzaków, zwykłych czołgów to nie ma zasadniczo co strzelać. Arta też zrobić co chce z tym. Nawet z pleszem spokojnie można zatłuc taką martę. Mam następcę już w garażu. Teraz tylko zbijamy to działo. Na to mogłem, sam człowiek nie pomyślał, zamiast wziąć i sprzedać, kupić to tańsze działko na tym czołgu i mieć to droższe już w składziku, to wziąłem i sprzedałem wszystko. I dupa, teraz muszę zebrać trochę kasy. A tym bardziej, że ostatnio mało gram, cholernie mało gram. Bo się zajmę bardziej tak crossoutem, to jest jak jest. Aha, no mobilne to nie jest, jak zresztą widzieliście. No co, mamy dowódcę, dwóch celowniczych, kierowcę i dwóch ładowniczych. Po kilku dwóch celowniczych to ja naprawdę nie mam pojęcia, tak naprawdę. Że tu jeszcze, nie wiem, jakieś było działko drugie, nie wiem.
do zwalczania, no, nie, powiedzmy, siły żywej. Wiecie, takie strzelające nie wiem, odłamką oburzącymi albo, no nie wiem, przeciwczołgowe jakieś małe, dodatkowe. Tutaj, czy coś, jakimś sponsonie, no to ja jeszcze rozumiem, no ale kule dwucelowniczych, po jakiego farfocla? Chyba, że tu jest, nie, moment, moment, chwila. To jest do celowania. I tutaj drugi celowniczy. Tylko, że to się nie rusza. A to razem z działem chodzi. Powinny chodzić, teoretycznie. Nie, tutaj nie chodzi. Widać byłoby, jak się ruszało. No zobaczcie, 5000 obrażeń, więc naprawdę bitwa dobra. Ale wam już mówię od razu, to nie jest nic takiego, co się często zdarza. Oczywiście niektórym z was, z wam, ja, niektórzy z was, niektórzy, ja, co ja pierdzielę? Niektórzy z was mogą mieć oczywiście dosyć często takie bitwy, że a, wchodzi zajebiście i tak dalej, ale no, zauważyłem ciekawą zależność, że na niektórych kontach niektóre czołgi chodzą lepiej, chodzą. Jakby to powiedzieć, sprawują się lepiej, jak niektórych gorzej. Przykładowo, brat grając na. Co to było? Szósty tier tych lightów amerykańskich? Coś takiego. Bulldog to jest już, czy co to jest? Już nie pamiętam naprawdę. To mu naprawdę episko szło. A na przykład mój kolega. A brat zaczął, nie? A mój kolega tam to kurde, nic trafić się mógł, tym samym czołgiem i tak dalej. Albo na przykład grając z kumplem tymi samymi czołgami, on trafiał za każdym razem, a ja za cholerę. Na jakimś tam danym czołgu. Ot. Takie trochę dziwne. Poza tym w ogóle bot czasami jest trochę dziwny, bo. Na przykład mamy premium, to nagle rzuca elegancko, ona powiedzmy swoje tiery. No tak, powiedzmy, że może nie tyle co na swoje tiery, ale jakby matchmaking był bardziej przychylny. Trafiamy do drużyn, które zwykle wygrywają, tudzież siły są sensownie ułożone. Podczas gdy grając bez premium, jak teraz gram od naprawdę długiego czasu, to mam masę bitw, które są tragiczne. Nie, tego za bardzo przedłużał już, bo tu już mamy 12 minut, już omówiłem to, już wypowiem tutaj. Zaczęliście przed monitorami, co się może faktycznie zdarzyć przy tym moim jakimś drętwym monologu. No jak widzicie, artem też można. Czasami też się zdarzają dziwne, tak już tak teraz na szybko, dziwne rzeczy, że czasami na tej arcie częściej trafiałem z biodra niż. Jakiś, wiecie, piśnik mnie okrąża, nagle puf, a kij tam ostatni strzał. Ciach i dupa. Gościu odparowywał, a celownik pół mapy. A podczas celowania takiego, wiecie, skupionego z widoku artyleryjskiego dupa. No nic. To źle, gildziska, na tyle. Nie będę tego sztucznie przedłużał, ani nic. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, jak gra czołgami, w tym wypadku 114.2. I zapraszam na kolejne, które być może się pojawią niedługo. Cześć.